Cześć, witajcie, witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny Renegad, znowu mapa El Halub w trybie spotkaniowym, losowanie bardzo dobre, bo mamy szóste tiery. Niestety są dwie artylerie, dwa razy M44, no i zobaczmy, co uda się postrzelać w tej potyczce. Kieruję się oczywiście na obszar, w którym będę mógł wykorzystać depresję armaty. To jest oczywiście B2, B3. Tutaj wychylając się z B3 na B2. Zobaczymy, kto tam też przyjedzie. Jedzie ze mną kilku tutaj sojuszników i zobaczymy sobie na spokojnie, co z tego wyniknie. Na razie już straciliśmy kołowca, więc dość szybko nam się złożył jeden drużynowy. Podjeżdżam sobie wyżej. Widzimy już wyświecona Pantera, wyświecony A44. Wyjeżdżam, jest Cromwell. On mnie tylko gęsi. Ja jego również z uszkodzeniami. Nie zużywam zestawu naprawczego. Teraz się troszeczkę cofnąłem. On jest ogłuszony, przez co naprawa gąski zajmuje mu o wiele więcej czasu. Strzał za 381, 2 HP-ki, tyle mu zostaje. Teraz niestety przyjmuję od niego pestkę, ale zamierzam go skończyć. Właśnie to się udało, pierwszy frag na moim koncie, 750 uszkodzeń zrobionych. Jest A44, ładnie się sidescrapuje do skały, przez co no troszkę utrudnia mi teraz celowanie po sobie. Będzie to wymagało ode mnie troszeczkę tutaj więcej kombinacji. Teraz próbowałem celować, czy gdzieś przestrzał na wieżę będzie, ale on nie daje mi wystarczająco dużo czasu, żeby oddać strzał, tylko stara się dość szybko strzelać i wycofywać. Pojawia się P-43 bis. Ja cały czas czekam, licząc na to, że któryś z tych przeciwników wyjedzie trochę dalej. Przyjeżdża Revalorize, odbija się ode mnie, sam zbiera za 396, teraz IS będzie starał się przejeżdżać. Na szczęście mam świetny DPM, więc powinienem jeszcze się w niego strzelić. Udaje się, strzał za 368 ze zgęszeniem, no ale oczywiście naprawił gąsienicę i podjechał. Szkoda, że nie został na gąsce, bo wtedy byłaby szansa na żeby się go pozbyć. Tutaj nie wiem, jakieś problemy z mikrofonem mam. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać. Ja sobie to oczywiście sprawdzę jeszcze przed renderowaniem, przed publikacją. Kolejne uszkodzenia zadane. Łącznie mam ich 2639. Staram się na razie tych HP-ków nie tracić. 3 do 3. Pantera zjeżdża na dół, teraz bardzo fartowny strzał w tego Włocha. Tutaj zabrakło troszeczkę czasu, żeby się nim zająć. Patrzę, że jest sam, mówię, zaryzykuję, zjadę, spróbuję go ubić. Niszczy mi Amoraka, niestety. I tutaj już miałem ciepło, bo nie spodziewałem się tego, że A44 na mnie zjedzie. Zrobił bardzo dobrze, do tego zjeżdża P-43 bis. Ja jestem osamotniony z uszkodzonym Amorakiem. 70 sekund już jeszcze do kolejnego Amoraka, więc już byłem przekonany o tym, że to jest mój koniec. Dlatego teraz staram się jeszcze kombinować, utrudniać, ustawiać tak, żeby ci przeciwnicy mogli się ode mnie odbijać. Skupiam się na tym czołgu, który jest na dobicie. Kończę kolejną lufę. Teraz już mogę zająć się tylko walką z A44. Ustawiam się tak, oczywiście jeszcze ruszam tutaj działem, żeby utrudnić mu celowanie po mnie. Długi, długi ten czas przeładowania przez Amoraka. Z dwoma pojazdami sobie już poradziłem. A44 teraz podjeżdża wyżej, od razu do niego skracam, żeby nie dać mu aż tak dobrego kąta, tej przewagi wysokości. Kolejna pestka się ode mnie odbija. Ja tutaj ładuję cały czas APCR-y. Dlaczego? Dlatego, że przy tak długim czasie ładowania nie mogłem sobie pozwolić na jakieś dingi wynikające z zbyt małej penetracji. To była walka o życie. Udało się. Pozamiatałem te trzy czołgi. 4470 uszkodzeń zrobionych. Jest jeszcze Revalorize na dobicie oraz IS po prawej stronie. Widać, że KW-3 zaraz powinien sobie z tym ISem poradzić. Nie udało mu się to, ale ja na razie nie wyjeżdżam tutaj przestrzał na tego Tygrysa drugiego. Niestety
Nie dane mi było, RNG mi nie pomogło. Zostawiam tego ISA, zostawiam na razie tego Revalorize. Wiedziałem, że jest tu sporo sojuszników. Ja byłem napalony na to, żeby spróbować pojechać po Tygrysa drugiego i troszkę z perspektywy czasu żałuję, mogłem tutaj powalczyć, zająć się, ale bałem się, że taka Rewka czy IS, jeżeli ma 122, nawet w jakiś durny sposób nie skończy, a stwierdziłem, że może to da wystarczająco dużo czasu mi, żeby moi sojusznicy zajęli się tymi dwoma czołgami, a ja pojadę po artylerię, ewentualnie właśnie po tego Tygrysa 2, tylko że no to jest jednak czołg ciężki. Mówiłem, że Renegat nie ma złej mobilności, no ale jednak nie jest też medem. Już tutaj MUD 3T25x2 zaczynają do mnie dojeżdżać, a widzimy, że Tygrys 2 też nie chce współpracować ze mną, tylko ma tam ochotę zająć się Falcon D, więc nie dość, że ja do niego nie skracam tutaj za bardzo dystansu, to jeszcze zaczynam ten dystans tracić, bo on po prostu jedzie po fałkę. 11 do 7, ładny wynik uszkodzeń, są 4 fragi, miałem ochotę ubić artylerię, ale zobaczcie już, jak mnie MUD odstawił. No jednak, co mobilność, to jest ważny atut. Można właśnie, zwłaszcza będąc na topie później, przy bitwie, na której macie przewagi, spokojnie gonić przeciwników, dojeżdżać do nich, a jednak wolne maszyny są mocno zależne od tego, no, jak idzie w waszej drużynie. Tygrys 2 zjechał, tutaj mamy dwie artylerie, MUD się już do nich dobiera. Pytanie, czy M44 sobie poradzą? Wiemy, że artylerie te są celne, mocne, jedna artyleria pada, ale M44 już z MUD-em sobie radzi. Tygrys 2 w ogóle gdzieś tam zjechał niżej. Teraz jeszcze T25x2 i VKD pędzą, lecą po tego artylerzystę. Ja bym go chciał przechwycić. Udaje mi się tutaj mieć sporo szczęścia, bo Arciarz próbował uciekać. Dorwałem go, 5 fragów zrobionych, 4750 uszkodzeń zrobionych, 3435 uszkodzeń zablokowanych i ginę w tak frajerski sposób. Okazuje się, że IS, który tam został, to w ogóle wszyscy go lali, do Tygrysa i tak nie dojechałem, a moim największym przeciwnikiem i w tej bitwie okazała się grawitacja. Tak, niestety padłem, IS wraca w okolice swojego respa. Ja jeszcze tutaj patrzyłem na to, co odwaliłem, jak to skasztaniłem. Może gdybym przeżył, to bym jeszcze tego ISA dobił i zrobił Top Guna. Nie wiem, no na pewno byłaby ku temu szansa, a tak niestety kończę udział w tej bitwie. Teraz jeszcze zobaczcie, drużynowi męczą się z tym czołgiem ciężkim radzieckim na dobicie. Zobaczymy, czy za chwilę zostanie zdjęty. Tak jest, T25x2 go zdejmuje. Wygrywamy potyczkę, zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła kolejny raz odznaka pierwszej klasy oraz duży koliber. 4750 uszkodzeń własnych, 372 uszkodzenia po asyście i 5 fragów dało 1431 punktów bazowego expa, co niestety to jest ciągle zbyt słaby wynik, żeby było można zdobyć masterkę, przynajmniej w tym okresie, w którym ta bitwa była rozgrywana. 17 strzałów oddanych, 15 trafionych, wszystkie z penetracją, każde z tych uszkodzeń na dystansie poniżej 300 metrów, przepokonany dystans powyżej 2 km, asysty miałem 372, co łącznie z różnymi bonusami przełożyło się na 233 tysiące kredytów zarobku i 17 tysięcy ponad expa ze wszystkimi mnożnikami, więc naprawdę grubo. I tak oto, moi drodzy, wygląda kolejna bitwa na Renegacie w poszukiwaniu upragnionej masterki. Zobaczymy, ile jeszcze będę musiał nim grać i czy kiedyś tę masterkę uda mi się wbić. Mam nadzieję, że tak. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, za wszystkie komentarze pod tym materiałem, łapki. Oczywiście przypominam o subskrypcji z dzwoneczkiem. W opisie jest także link do mojego fanpage'a na Facebooku. Zawsze możecie zostawić tam lajka. Życzę Wam miłego dzionka. Do kolejnego materiału. Trzymajcie się. Cześć!